Politycy zjednoczonej prawicy przekraczają kolejne granice absurdu. Teraz wymyślili sobie, że zakaże w Warszawie jedzenia mięsa oraz nabiału. No, takiego steku bzdur dawno nie słyszałem. Ale przyzwyczaiłem się, dlatego że politycy Zjednoczonej Prawicy, pisowcy, zawsze szukają przeróżnego rodzaju kontrowersyjnych tez i opowiadają po prostu dubysmalone smalone o tym, że w Warszawie będziemy wprowadzali przeróżnego rodzaju ograniczenia, o tym, że w momencie, kiedy dotykam się w ucho, to znaczy, że na pewno moi współpracownicy coś mi szepczą do ucha i mówią mi, co mam powiedzieć, o tym, że będziemy sprowadzali islamskich terrorystów. Widać, że PiS się boi, widać, że niedługo przegra wybory, skoro łapie się tego typu taktyki. Natomiast wyjaśnijmy, oczywiście w Warszawie nie będzie żadnych zakazów, nikt się do tego nie szykuje, nikt się nie szykuje do wprowadzenia kartek, to raczej PiS przez swoją politykę, przez drożyznę, przez inflację doprowadził do tego, że mało kogo dzisiaj stać na to, żeby codziennie jeść mięso. C40 to taka organizacja, w której te najbardziej ambitne miasta całego świata walczą z ociepleniem klimatycznym, walczą o czyste powietrze i tak pomagamy sobie wzajemnie. Na przykład eksperci C40 pomagali nam opracować plan walki o czyste powietrze w Warszawie. Razem pozyskujemy pieniądze z Unii Europejskiej albo z agent ONZ-u na to, żeby Warszawa się zmieniała. Natomiast tak, są w Europie dyskusje na temat tego, czy oszczędzać żywność, jak się zdrowo odżywiać, różnego rodzaju raporty sprzed czterech lat, ale one oczywiście nie mają żadnej wiążącej mocy prawnej. Nikt w Warszawie żadnych obostrzeń nie będzie wprowadzał, a jak ktoś mówi o komunie, no to raczej pisowcy reprezentują tego typu mentalność, bo przez cały czas próbują nas uczyć, jak żyć, próbują te swoje chore projekcje przekładać na polską rzeczywistość. A my? A my chcemy po prostu normalnej dyskusji o nowoczesnym mieście bez żadnych obostrzeń. Natomiast tak, będziemy rozmawiali o tym, jak oszczędzać żywność, jak się zdrowo odżywiać, bo taką dyskusję warto prowadzić. Ale oczywiście każdy z Państwa podejmie decyzję sam. Jedzcie to, co lubicie i nie nabierajcie się na tę czasem śmieszną propagandę PiSu. A to, że są spanikowani, to dobry znak dla nas wszystkich.